Witajcie, to znowu ja, Lelek. Dzisiaj zagramy sobie znowu w GTA 3. W tym odcinku miałem przechodzić misję dla Reja, ale postanowiłem jednak, że tak w ramach odpoczynku trochę od wątku fabularnego przejdziemy sobie dzisiaj misję Straży Pożarnej w Staunton Island. Tak, pojedziemy sobie teraz po wóz strażacki, podobnie jak to było w Portland, tutaj niedaleko naszej kryjówki, o właśnie, strażacki. No, zatrzymujemy się, wsiadamy do niego i domyślnie caps lock, żeby rozpocząć misję specjalną. Włączamy sobie syreny, jedziemy już w okolicach Rockport, czyli koło szpitala. Idziemy sobie tutaj. No. A, to nie ten, tylko za nią są samochód. Kurczę. Betwo, tak? Dobra. Jedziemy sobie i tak. No tak, co nam tu jeszcze zostało? Z tych misji specjalnych nam do wykonania pozostało jeszcze tak. Jeśli już nie licząc tej misji Straży Pożarnej, teraz którą wykonuję, została nam jeszcze tak, misja policyjna w Portland, w Staunton i w Shoreside Way, czyli w każdym mieście jeszcze musimy wykonywać misję policyjną. Misję karetki mamy już zaliczoną i misję taksówki jeszcze musimy zrobić, tak. Czyli tak, no trochę nam tego jeszcze zostało, ale tak, no... Tutaj za wykonanie tej misji Straży Pożarnej jeszcze nic nie dostaniemy. No wykonamy ją sobie oczywiście do 20 poziomu, podobnie jak w Portland. Tak, nic za ją nie dostaniemy jeszcze. Musimy jeszcze wykonać Shoreside Whale. Ale myślę, że tą misję Straży Pożarnej w Shoreside Whale to będę już wykonywał. Raczej już po ukończeniu całego wątku fabularnego. Chociaż nie wiem, może misję straży sobie trochę wcześniej. No nie wiem, zobaczę, może tak ci gry, chociaż tak szczerze mówiąc, to jak odkryjemy ostatnie miasto, to już za wiele misji wątku fabularnego nie zostaje. Także no. Co tam jeszcze? Misja policyjna. Misję policyjną wykonam na pewno już raczej po... Nie, no na pewno. Misje policyjne to wykonam na pewno na 100% po ukończeniu całego wątku fabularnego. To myślę, że może nawet będą trzy odcinki takie pod rząd, że misja policyjna tu i tu. Gdzie następny? I tak, ja tam tutaj wam powiem, dlaczego właśnie tak z tą misją policyjną zrobię. Bo tak, tu jakiś czas temu w którymś z... O, Mafia Sentinel. Także widzicie, że tutaj właśnie takie rzadko spotykane samochody. No wiem, rzadko spotykane w Portland, no tylko w Portland jeżdżą te samochody. No a tu się zdarzają, tak. Tak, powiem wam, dlaczego te misje policyjne sobie odłożę tak na sam koniec. Odłożę je sobie na sam... Aż, kurczę. Na sam koniec dlatego, że te misje policyjne będę chciał wykonać samochodem FBI. A tam, właśnie, jeszcze wspomnę o tym, tam było... w którymś z poprzednich let's playów był... wyskoczył nam taki komunikat, że... Idziemy sobie przez sklep, że tam w Portland w dokach są skupowane samochody tych służb specjalnych takich, czyli policja, straż pożarna, karetka, no tyle w zasadzie. Znaczy policja, wojsko, FBI i tak dalej, te wszystkie co mogą nas ścigać. I tak.
Samochód FBI to jest praktycznie samochód najtrudniejszy do zdobycia z tych wszystkich, bo wszystkie inne samochody służb stoją gdzieś na parkingach, możemy je sobie wziąć. No i tak, dlaczego będę wykonywał tę misję samochodem FBI? Samochód FBI, tak w ogóle jeszcze, to jest... on wygląda jak Kuruma, czyli jest ten samochód, którym jechaliśmy, kiedy od razu po rozpoczęciu GTA, czyli tam na tym moście po tym wybuchu, to była właśnie Kuruma. Nim też jechałem chyba w misji dla Asuki, jak jechałem zabić Salvatore, po tym jak popłynąłem łodzią tam do Portland. Tak, misja policyjna tym samochodem FBI z tego tytułu, że tak, no nie polecam wykonywania misji policyjnych innym samochodem, no z tego tytułu, że w misjach policyjnych no musimy, wiadomo, zabijać tych ludzi, tych, których gonimy. Możemy niechcąc na przykład wysadzić jakiś samochód, najczęściej będziemy wysadzać właśnie ich samochód, łapiąc ich. Znaczy zabijając ich i właśnie jak wysadzić, chociaż nie trzeba, można ich, wiadomo, także wysiedli z tego samochodu i dopiero wtedy. Ale tu jednak trzeba się trochę więcej namęczyć, a to jest, powiedzmy, najszybszy sposób na przejście. Czy jeden z najszybszych sposobów na przejście misji policyjnych. Tak, a jeśli właśnie zaczyna nas gonić policja, no to wiadomo, jedziemy samochodem policyjnym. Jeśli zaczyna zgonić policja, to musimy albo szukać łapówki, ale na przykład nie wiem, gdzie jest łapówka, czy na przykład jesteśmy daleko od miejsca, w którym jest łapówka. To co możemy? Możemy jeszcze jeździć czołgiem, z tym, że czołg jest bardzo wolny na przykład. No i musimy sobie w takim wypadku szukać jakiegoś samochodu cywilnego, żeby jechać do przemalowania i tak dalej, żeby nas przestała gonić policja. Bo wiadomo, im więcej gwiazdek, no tym jest coraz gorzej. A samochód FBI jest wyjątkowy pod tym względem, że to jest jedyny samochód służb specjalnych, jakim możemy wjechać do Pine Spray'a i go sobie przemalować. I możemy też jednocześnie wykonywać nim misje policyjne. Także ja właśnie dlatego bardzo lubię wykonywać tą misję tym samochodem. No i tak, on jest najtrudniejszy do zdobycia. Jest najtrudniejszy do zdobycia. Ale właśnie jak jest ten dźwig, który tam zbiera te samochody tych służb. Jak zwieziemy je tam wszystkie, te samochody, będziemy sobie mogli w dowolnym momencie wziąć dowolny samochód, który tam zabraliśmy. Ile ich będziemy chcieli i tak dalej. I ja właśnie zrobię tak najprawdopodobniej, że najpierw zrobię odcinek właśnie, w którym kolekcjonuję te wszystkie samochody, a dopiero potem właśnie wykonam misję policyjną. I to będą właśnie misje w... wszystkie po kolei, raczej tak jak mówiłem właśnie. Portland, Staunton i Shoreside Whale po kolei. Ło, ale strzelają. Niebezpiecznie tu jest. Także właśnie dlatego wezmę sobie ten samochód FBI do tej misji policyjnych. No i myślę, że to będzie taki najbezpieczniejszy i najszybszy sposób na wykonanie tej misji. Tak, co tam nam jeszcze zostało? Misja taksówki. Misję taksówki myślę, że wykonam niedługo. Teraz jeszcze, tak jak po wykonaniu, no oczywiście po tym odcinku, po wykonaniu misji dla Leia, się nam pokaże taka literka D, a to jest chyba Donald, z tego co pamiętam.
Tak, Donald. Wykonamy sobie misję dla niego. Kurczę, pod tym. Spodem jest ten sam. Wykonamy sobie misję dla tego D, czyli dla tego Donalda chyba. I potem... potem nam się pokaże jeszcze jedna misja dla Leia. W trakcie misji właśnie też dla Donalda odblokujemy sobie już trzecie miasto. Ta misja dla Leia, ta jeszcze, ta jedna, ostatnia już. Bo to będzie tak właśnie, zrobią w jednym odcinku jedną misję przejdę. To będzie taki chyba najkrótszy odcinek, jaki zrobię. I myślę, że tak, że właśnie po tej misji dodatkowej dla Leia, czyli od tej misji będą dwa odcinki, od tego odcinka będą jeszcze dwa odcinki i w tym następnym, czyli w tym trzecim od tego wykonam misję taksówki. Wykonam ją tutaj właśnie w Stanton. Ono jest w dowolnym mieście, możemy ją wykonywać, to jest obojętne. Możemy nawet chyba przejechać sobie z miasta do miasta w trakcie wykonywania tej misji, jeśli będziemy mieli dużo czasu, jeśli byśmy chcieli. Ale ja to zrobię wszystko tutaj, stamtąd. No i chciałbym zrobić to wszystko w jednym odcinku, tą całą misję taksówki. To będzie, no, myślę, że jeden z najdłuższych odcinków, jak nie najdłuższy, bo... Kiedyś ostatnio, jak wykonywałem tą misję taksówki właśnie, żeby sprawdzić, tylko że już kurczę, wykonywałem, żeby sprawdzić, ile to zajmie mi czasu i już dokładnie nie pamiętam. Ale to jest coś w granicach 80-90 minut, czyli no to jest około półtorej godziny. Będzie ten odcinek, będzie bardzo dużo zajmował, to będzie coś koło 4 giga. Do wrzucenia. Kurczę, to mi się będzie prawie całą dobę wrzucać ten odcinek. Tak mniej więcej. Aż na górę muszę pojechać. Ale nic, no trudno. No może gdzieś mi się uda skorzystać z jakiegoś szybszego internetu, żeby się nie męczyć. Z tym swoim i może będzie to gdzie indziej. No, ale tych Kolumbijczyków tu jest strasznie dużo, musimy uważać, żeby nam się nie zaczął palić ten nasz wóz strażacki. Sami siebie nie ugasimy. Tak. Także tu radzę też omijać właśnie to w trakcie wykonywania tych misji. To gdzie są Kolumbijczycy. A i wykonam tą misję przed właśnie tymi misjami dla tej budki telefonicznej, ten King Courtney, co tu jest. Po tym jak on... Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny co do tego, ale na 95% jestem pewny, że... jestem pewny, że po wykonaniu misji dla tego Courtney'a ten gang tych Yardies będzie na nas... będą do nas strzelać. Chociaż i dlatego właśnie chciałbym, żeby to jak najmniej problemów było z wykonywaniem tej misji. Chociaż co prawda ten gang oni nie mają dosyć mocnej broni, bo oni tam mają jedynie co, mają kije baseballowe i pistolety, ale no wiadomo, mogą nas wyciągnąć z taksówki, jak no nie zauważymy, bo podbiegnie za blisko i ten, i no wtedy misja przegrana. I no. No, chciałbym to wszystko jednak zrobić tak jednym tym. No, na wszelki wypadek, wiadomo, to nie jest jakiś wielki problem, czy co. Ale na wszelki wypadek jednak chciałbym przed tym misją tak Courtney'a. No i na pewno po wykonywaniu misji taksówki od razu zrobię misję tego King Courtney, a później to już tylko. No.
Już 20 pożarów ugasiliśmy, także to już wszystko, nie będę już gasił tego kolejnego. Możemy pojechać sobie do kryjówki i zapisać. I to będzie tak, to wszystko. Jest to zaskanulowana, tak. To będzie na tyle w tym odcinku, tylko zaparkujemy sobie, bo tu już nam się taki samochód zmieści. Syrena się wyłączy automatycznie, jak wysiądziemy. Teraz sobie to miejsce, żeby ewentualnie jeszcze jakiś drugi samochód się zmieścił. Jak zamknie się garaż, to się znaczy wyłączy syrena. No i... Co? No to byłoby na tyle w tym let's playu. W kolejnym odcinku przejdziemy sobie misję dla Reya. No zresztą mówiłem o tym już w trakcie tej misji. Także no, do usłyszenia już w kolejnym odcinku serii GTA 3.